Siemaneczko, witam na kanale. Zaczynamy 18 odcinek. Poddaję się tutaj z tą zagadką Merlina w tym momencie, dlatego że przypuszczam, że chodzi tutaj o jakiś czar, którego nie mam w tym momencie, więc tego na razie nie będę dotykał i ruszał. W dzisiejszym odcinku, proszę bardzo, szkoda, że tutaj tych lokacji nie możemy, tych legowisk jakoś zaliczać, wiecie, tak? Tutaj mamy to, widzicie, odznaczone fajnie, także już tutaj nie muszę wracać. No ale może jeszcze coś się odblokuje, no nie wiem. Na razie to zostawiamy. Teraz tak, zadanie, zajęcia z latania. Podczas dzisiejszych zajęć z latania Madame Kogawa omawia podstawy lotu na miotle i manewrowanie. Moi drodzy, to się na pewno nam przyda. Będziemy mogli szybko przemierzać mapy świata. Także przenieśmy się tutaj do Hogwartu. Nie Hogsmeade, nie mapa świata, kurczę, tutaj. I tutaj mamy to zadanie. Tak, żeby się przenieść szybką podróżą, to wystarczy kliknąć na tą chorągiewkę i tutaj mamy punkt szybkiej podróży. Fantastyczna gra, mówię wam, te zagadki no, są kapitalne. Tylko wiecie co, ja bym sobie tutaj jeszcze jedną rzecz zmienił, że mi pozwolicie. ZX, ja tutaj używam dwóch klawiszy, które są tutaj nie za bardzo mi na rękę. Tylko czekajcie, gdzie to się zmieniało jeszcze? Skalowanie, FPS-y, poziom trudności. Tutaj mamy sterowanie, ale to jest do pada. O, tutaj jest, dobra. Czekajcie, czy ja mam jakiś klawisz delayed, a revalio to jest, end to jest pokaż drogę do celu, a to w sobie to jest, rzadko z tego korzystam. Może sobie to zmienimy na to, a tutaj sobie damy aktywowanie starożytnej magii. Jeszcze klawisz Z używam, rzut starożytnej magii. Pod page down coś jest? Protego, aha. Home jest leczenia, a page up? Ok. Lot w górę, aha, lot w dół. Lot w górę. Czekajcie, czy ja mogę na przykład sobie tutaj zmienić pod klawisz na przykład 4? Aha, to nie. Nunlock, o, może być. Dobra, ludziska, bierzmy się za zadanie. 20 poziom mamy, jak widzicie. Tego, tutaj mamy to. I leczenie. Ok. Everybody grab a broom and we shall get started. Michotły. Znaczy, w ogóle jest to też 13 mioteł do odblokowania. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom. Say up, firmly and clearly. Then kick your leg over and rest your weight on the seat. Matko, do mnie? Up. Thank you. Now, your turn. Jakim klawiszem używamy? Up. Up, you stupid ratty school broom. Do mnie. Up. Ok, czyli tu gramy rolem na myszce. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Ok. Hmm.
whistle while you're in flight, ground yourself at once. O mater, dało. Ciekawe, czy się lata tak samo jak... Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. I think I'm getting the hang of this. No, łatwo się lata, dobra, fajnie, to nie będzie z tym problemu. Łatwizna. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? No wiecie, że przy pomocy tej miotły będziemy mogli rozwiązywać zagadki z tymi, z balonami, zdaje się. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Yes. Nice day for a flight. Ale zapierdziela, ale. Good. I've got this. Ale kapitalnie się lata, super. Kurczę, powiem wam, że nam tu troszeczkę teraz tutaj. The old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as the first year. Ułatwi tutaj eksplorację świata. Kurczę, fajna sprawa. Pytanie, czy w każdym momencie będziemy mogli używać miotły, nie? Tutaj na przykład mam jakąś skrzynię, nie? Ale na razie tego nie będę ruszał, bo... Pewnie jakieś zadania też będą z miotłą. Super, super, naprawdę. Did anyone else see that? Revelio. Patrzcie, może jeszcze Revelio puszę podczas lotu. Oh, well done. Have a moment. Łatwiej jej zna. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Podoba mi się ten pomysł. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? No, fajna sprawa, naprawdę. Ahead of the gardens. The Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. No, pięknie. Are you sure you're not part hippogriff? Tylko zwróć uwagę, że nam się ten pasek tutaj... Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Wiecie, tutaj na przykład nie byliśmy na tym stadionie. Co to było? Gryf? That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Kurde, jaka gra, no patrzcie tutaj, możemy wszystko sobie fajnie teraz oblatywać, oglądać. Jak się tutaj ten przytrzyma jest zsiąść? Aha, Dobra. A jak się podnosi miotłę? And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you.
You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough! Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Kurczę, jaka gra, ja pierdziu z każdą misją, no. Super, kurczę, przyda się to. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. Niczego nie żałuję, żałuję, że wpadliśmy w tarapaty. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitch's in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Hogsmeade? O. Zajęcie z latania. Ukończy misję główne 6x6. Ukończył nowe wyzwanie. Dobra. Czekajcie, mamy cały czas 20 poziom. Tutaj bym miał maksymalny. I do like that. I wish I could afford my own broom. Instead of using my brother's hand-me-downs. Aha, dopóki miotły nie kupimy, to nie będę mógł latać. Okej. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Revelio. Dobra, mamy jakieś nowe zadanie. W zasadzie to mamy nawet dwa zadania nowe. Kurczę, jaka gra. Zobaczmy, czy się pojawiły jakieś zadania poboczne tutaj. Ale widzę, że chyba nie bardzo. Tutaj mamy salę nieodblokowaną, widzicie? O, tutaj. To jest chyba sala, skrzydło szpitalne. Można byłoby to ogarnąć. A mapa świata... I w Hogsmeade można było kupić chyba miotłę. Sklep sportowy. O kurczę, wiecie co? Przenieśmy się tutaj. Kupmy sobie miotłę. To się przyda. Kurde, jeszcze fajnie by było, gdybyśmy mogli te zamki, te kłódki likwidować, bo jest ich naprawdę multum. Revelio. Czekajcie, gdzie to był ten sklep? Tutaj. Dobra. Prawdopodobnie każda miotła będzie miała jakieś statystyki. Nie wiem, zobaczymy. O kurde, tu mnie nie było nawet, widzicie? Hello. Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitch's. Apologies if you came by before and weren't able to come in. To było zamknięte wcześniej. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully, with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare yew weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps, too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Tak myślałem. I should be going now. Thank you. Kurde, nie to wziąłem, co trzeba. What are we looking for today? Dobra, co my tu mamy? Idealne miotło dla osób o ognistym temperamencie. Zaczarowana miotła stworzona na cześć wybranego domu Hogwartu. Ta miotła wykonana precyzyjnie z jesieniowego drewna. Powstała z myślą o stabilności. A czym to się kurczę różni w ogóle? Wygodna i szybka miotła o unikalnym plecionym wzorze. Pędzący żar. A weźmy tą. You'll be thrilled with that broom, I promise you. To sprzedajmy. Najgorsze. Tego nie mogę założyć. A tu jest jeden przedmiot, który musimy zidentyfikować, widzicie?
Dobra, złamę to miotło, zaraz zobaczymy jak... Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Super. How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match. Seeing flyers maneuver the way they do. Oh, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and the knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. If your rumored talent for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. Sounds as if you took Kagawa's class. I did, but my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fitting I run spint witches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I'm maybe too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. O kurde. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Misja rozpoczęta, oblot. O kurcze, Foxmate i kilku innych miejscach. Kurde, znikło to. Can't help but admire Mr. Weeks's enthusiasm. Porozmawiaj z Imeldą Reyes na boisku do Quidditcha. Ja pierdziu, czekajcie, bo tutaj w ogóle po pierwsze to mamy misję. Podążaj za motylami. Chyba sobie to zrobimy, to zadanie, co? A tutaj mnie gra kieruje do kolejnego zadania, oblot. Dobra, wiecie co, zróbmy sobie to zadanie tutaj. Podążaj za motylami. Tylko wiecie co, jeszcze się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy ja mogę w każdej chwili na miotłę wsiąść? O, widzicie, nie mogę. Porozmawiaj z Klementyną Waldr. Gdy pod trzema miotłami Klementyna Waldr Sej mówiła do siebie, wspominała coś o gromadzie motyli. Tam coś kurczę jest, dobra, ale nie będę tego wszystkiego tutaj teraz zbierał, bo... Jaka gra. Trochę się spłukałem, powiem wam, bo mamy tylko 6 koła. Miałem ponad 10, kupiłem trochę miksturek, a tu jest ta miotła. A jest. No fajnie wygląda ta miotła, trzeba przyznać. Jeszcze możemy ją, widzicie, ulepszać. Tych miotów tam jest chyba 13 do odblokowania, chociaż może ich jest więcej. No tutaj mamy coś takiego jak kolekcję. I tutaj mamy, o, zebrane miotły. Wyzwania, a tutaj mamy od sprzedawcy, możemy kupić te miotły, okej. Okay. Tylko czego ona... Nie mogę jej przywołać. No nic, nieważne. Zróbmy sobie to zadanie, bo zdaje się, że to chyba zadanie nawet związane jest z osiągnięciem.
A, ja tutaj byłem. Tutaj jest coś, o. Do odkrycia, strona przewodnika. Pod trzema miotłami. Pub pod trzema miotłami jest aktualnie prowadzone przez Sirenę Ryan i podobno jest stary niczym samo Hogsmeade. Od dawna stanowi miejsce spotkań dla mieszkańców i uczniów Hogwartu, chcących napić się piwa kremowego lub ognistej whisky. O, jeden punkt. Mamy 21 poziom. 20 i punkt talentu zdobyłem jeden. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willetsy. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes. If you wouldn't mind. What were the horrible stories you were told about the Forbidden Forest? Oh, goodness. Everything from students being mysteriously beheaded to terrifying spider dens. Oh, trust me, you hear that at 11 years old. It sticks with you. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind! Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Dobra, podążaj za motylami. Misja rozpoczęta. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the Forbidden Forest. Good luck! Pani Walsh Say wspomniała, że motyle znajdują się tuż za mostem wewnątrz zakazanego lasu. Poszukiwania najlepiej zacząć właśnie tam. Dobra. To sobie zaraz to sprawdzimy. Gdzie mnie ta gra prowadzi? A tutaj. Dobra. Spróbujmy użyć miotły. Nie wiem, czy ja muszę jakby wyjść poza obszar tutaj, czy jak, żeby to miotło aktywować. Zaraz skorzystam chyba z tego. No tutaj coś jeszcze jest nieodkryte. Hengist z Woodcroft. Posąg Pułchona. Hengista z Woodcroft, uważanego za założyciela wioski Hogsmeade, po tym jak został wypędzony ze swojego domu przez mugolskich prześladowców. Hogsmeade, here I come. Revelio. Nie czekajcie, widzicie, nie mogę tu aktywować tego. Aha, okej. Okay. Dobra, to już znamy. A skąd to się to kurczę wzięło? Revelio. Teraz jak mogę latać na tym miotle, to powiem wam, że możemy tutaj wiele tych nowych rzeczy odkryć pewnie. Czekajcie, może tabem będziemy mogli aktywować tą. Kurde, co chwilę coś nowego odkrywamy. No nie mam tutaj czaru. Lumos. O shit. Revelio. A,
A tu jest. Lumos. Revelio. Dobra, wiecie co, bo nie mogę... A, czekajcie, zobaczmy tabem. A jest tutaj... Dlaczego tutaj nie mogę tego aktywować? Nie mogę tu latać, widzicie? To gdzie ja muszę, kurczę, wyjść? Poza mury? Jesteś w miejscu, gdzie latanie jest dozwolone. Przytrzymaj tab, a następnie wciśnij 3, by wyposażyć się w miotłę z menu podręcznego. A to nie działa. Bez sensu. Dlaczego to nie działa? Revelio. A jest tu trójka, no. Dobra, działa to, okej. Okay. I co, ja teraz nie mogę tutaj latać? Mogę. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. A, nie możemy, wiecie, latać po tym. No, jest tutaj taka osłona. Dobra, ludziska, odszukaj motyle w zakazanym lesie. Myślę, że możemy sobie tam polecieć. Dokładnie tutaj. Kurde, jaka gra, ja pierdziu. Co tam się dzieje? Ktoś tu z kimś walczy? O kurde, tutaj rzeczy mamy do zebrania. Czyli to tabi 3, tak? Miotła jest dobra, okej. Okay. Spoko. O, kapitalna sprawa. Ja pierdziu, patrzcie, możemy sobie tutaj wszystko zwiedzać. Revelio. I możemy używać Revelio nawet podczas lotu. Czekajcie, gdzie ja jestem w ogóle, kurczę? Tutaj mi nie było wcześniej. O kurde, to jakaś strona przewodnika. No, czekajcie, bo ja w ogóle źle lecę, nie? Tutaj widzę, mamy ten zagadkę, ale na razie tego nie ruszam. Kapitalne, ja pierdziu. Jeszcze te mioty możemy ulepszać, też fajnie. Who lived here, I wonder? Revelio. Czekajcie, bo tutaj... Dobra. A tu są... Tutaj są te motyle. There they are. She wasn't making it up. Revelio. Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies. Na miotle może nie będziemy lecieć, bo one lecą dosyć wolno, a miotła leci za szybko się tutaj. No kurczę, patrz, nie mogę wyjść z tej wody pieprzonej. No tam jest jakiś znaczek, widzicie, kolejny. Tak jakby leciały właśnie w tą stronę. Revelio. Miss Willardsey will never believe where the butterflies led me. Jakaś łąka jest. O kurde, szukaj. Well, well. Podążaj za motylami. What we have here. Odblokowano osiągnięcie.
I co, to tyle? Kurczę, myślałem, że troszkę dłuższa ta trasa będzie. Wróć do pani Welch today. No dobra. A tutaj to nie zadziała. Kapitalna gra. Szkoda, że tego kurczowicie nie można jakby zaliczyć, żeby tutaj już nie przychodzić później. Chyba lecimy. Szkoda, że nie można tutaj podczas latania jeszcze używać czarów. Tutaj jest jakaś miejscówka, widzicie? O. Revelio. Krówka z raptuśnika. Ta krówka zrobiona z liści drzewa raptuśnika to wspaniały przysmak wywołujący niekontrolowany śmiech. Czekajcie, mogę to zjeść? A szkoda, że nie mogę tego zjeść. Kryształ tu mam już tyle, że masakra. Rebellion. Nie wiem, czy ja to chcę aktywować. No zobaczmy, czy uda mi się to rozwiązać. Czwórka. Nie wiem, co ja mam tutaj z tym zrobić, przyznam szczerze. Kolejna zagadka, której nie rozwiążę chyba. Co tu jest namalowane? Tam w środku są jakieś kryształki. No nie jestem w stanie ich tutaj w żaden sposób zniszczyć, chyba że to... To też nie działa. Te, powiem wam, że te najlepiej zostawić te łamigłówki na później, jak będziemy mieli dostęp do wszystkich czarów, no bo tak kurczę trochę. Marki trollarz, by mi się przydały. Incendio. Revelio. A zbierzmy to. Co tu pisze? Że co, mam niewystarczającą ilość? No tu mamy tarczę, więc już, znaczy, nie przylecimy tam. Revelio.
Króciutkie to zadanie było z tymi motylkami, no ale nic na to nie poradzę. No, kurde Bela. Ajajajajaj. Tam już byłem. Czekajcie, bo ja mam iść tutaj? Nie, a tu jest kolejne zadanie jakieś, które się pojawiło z tego co widzę, tak? Nie, podążaj za motylami. A tutaj mamy zadanie. Wymagająca dostawa. O kurde, może byśmy to zrobili. I saw what you did. Rebellion. I have no tolerance for thieves. Beczki piwa kremowego. Beczki te zawierają piwo kremowe, wielce popularny napój czarodziejów. Serwuje się je zarówno na zimno, jak i na ciepło. Zawiera odrobinę alkoholu, który zdaje się działać na skrzaty domowe znacznie mocniej niż na ludzi. Królestwo żartobliwych niespodzianek Zonka. Do Zonka często zaglądają uczniowie Hogwartu i mieszkańcy wsi, ponieważ to jedyne miejsce w Hogsmeade, gdzie można kupić żarty i dowcipy. Nie myślę, że tu możemy wejść. O kurde. Tutaj mi... You just wait till I see your mother. Why no bomba. Uwielbiania przez dowcipnisiów. Why no bomba wydziela nieprzyjemny zapach, który zmusza wszystkich znajdujących się w pobliżu do pośpiesznej ewakuacji. Rebellion. Wow. A ta gra zaskakuje naprawdę. Dobra, skończmy to zadanie. Wróćmy do pani Walsdroy. Rebellion. Tutaj trochę nam FPS-y spadają. You certainly made me. Oh, please tell me you have an answer for me about the butterflies. Hello, Miss Willardy. Well, what happened? Did you find them? Tak, i doprowadziły mnie do skarbu. Tak, ale nie wydarzyło się nic ekscytującego. Nie, no weźmy to. They led me into the forest and revealed the treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see. Should I dare? No dobra, misja wykonana, tak. Podążę za motylami. No dobra. Zadania już nie zrobimy żadnego. O, tutaj coś jeszcze jest do odblokowania. Sklep z różdżkami oliwanderów. Dobra, nie będę tego czytał. Jak ktoś ma ochotę, to może samemu z tego skorzystać. Czekajcie, tam jest jakaś zagadka. Aha, czekajcie, bym sobie jeszcze sprawdził, czy mamy jakieś rzeczy do sprzedania. A, to jest zablokowane, 22 poziom, ale tego tak nie będę zakładał, bo jest słabsze. 11 na 24. Zniszcz. Kurczę, muszę obczaić, jak to zidentyfikować.
misje. Zobaczmy, jakie mamy misje. W cieniu krypty, pokój życzeń. Klucze Dedala. Oblot i wymagająca dostawa. Rebellion. Aha, bo tutaj tego nie tego. Expelliarmus. Incendio. Accio. Levioso. Rebellion. Może to trzeba naprawić. Ale nie sądzę. Reparo. No, widzicie, nie mamy tutaj tego czaru, który by nam to pozwolił. Zniszczyć te... przejście. Już tam w środku też może nic nie być. No, to jeszcze jakaś skrzynia jest, dobra. Właśnie, ciekawe teraz co z tymi balonami. Czy może miotło wystarczy wlecieć na to, żeby to zaliczyć, nie? Spróbujmy tutaj użyć miotły. A, tutaj nie mogę użyć miotły, dobra. Muszę się oddalić. Kurde, nie wchodź tutaj. A co tam jest, jakiś budynek? Aha, bo jestem tutaj. Jest, to chyba teraz możemy użyć latania. Tutaj bym sobie odblokował Revelio. Dlaczego nie mogę tam wejść? Jakie głupie. Skakać nie mogę. Coś się popierdzieliło. O matko. Kasa biletowa stacji Hogsmeade. Dobra, już nie będę tego czytał. Co tu mamy jeszcze do zebrania? Dlaczego tego się nie da zniszczyć? Co się cholera dzieje? Hello. Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. What do you have for sale? Sprzedamy tutaj tylko te gacie. Szkoda, że tutaj w sklepiku nie możemy... Kurde. O, to sobie kupimy. Mandragora, o matko.
Dobra. Tutaj mamy kolejną zagadkę. Malvina. Spróbujemy ją rozwiązać. A tu są te, które musimy prawdopodobnie podpalić. Incendio. No to jest proste. Chyba, że dwójka to działa. Ej, to na czas chyba. O kurde. To jest na czas. Kurczę, to trzeba... trzeba według jakiejś kolejności to zrobić. Cholera jasna, no. Czekajcie, zobaczmy, jak to długo będzie się tutaj palić. Aha, bo to jest najdłuższe. To naj tej. Dobra, wiem, o co chodzi. Czyli najpierw to podpalamy. Tylko to się nie podpaliło, widzicie? O cholera. A ja mogę tutaj dojść. A działa, to dobra. Jest. Zagadka rozwiązana. Wow. No super, kurde, gra naprawdę. Powiem wam, że kapitalna sprawa. Odblokowałbym sobie tutaj szybką podróż. Aha, tutaj nie mam. Łamigłówki Merlina tu są. I tutaj jeszcze mamy tamto. Może sobie też odblokujemy tylko to i to wszystko. Zobaczmy to. Czy ja tutaj mogę w to wlecieć miotłą? O kurde. Ale nie trafiłem. Proszę. Tu jakaś grota, kurde, jest. Ja pierdzioka gra. Ja musiał sobie tylko odblokować tutaj tą szybką podróż. O, tu mamy skrzynię. To tam to chyba raczej na miotle, nie? Dolecimy. Ej, kurde, patrzcie, możemy latać i zbierać. Fantastycznie. Jaka gra. Ej, tu misja się pojawiła nowa, ja pierdzielę. Masakra. O, to jest zwykła skrzynia. Niezidentyfikowany przedmiot na plecy. O matko, to legendarka. Ja pierdziu. Ludziska. Kurde, nie mogę się oderwać od tej gry.
kończymy, bo już gramy, kurczę, 50 minut. Także dzięki za oglądanie. To wszystko. Pozdrawiam. Cześć.